Cześć wszystkim, Dice Dungeons 2. Odcinek kolejny. Dzisiaj sobie gramy w odcinek 23, to sobie gramy. No właśnie. Co sobie gram? Albo kim sobie gram? Odpowiedź brzmi: gramy dzisiaj błaznem. Tak, bo ostatnio był wojownik, to dzisiaj błazen. I sobie zrobimy tego draft episode, bo tego nie robiliśmy, nie? Nie robiliśmy tego, bo robiliśmy ostatnio to. Pilnujemy tego, żeby odcinek był półgodzinny. Jak jest półgodzinny, to odcinek kończymy i co najwyżej drugą część mam dogram. Albo dzisiaj, albo w następnym terminie. Ok, you can choose your... Czyli ja wybieram ty możesz wybrać swój deck kart at a time. Czyli mogę po prostu wybrać deck. Zobaczymy, jaki deck wybierzemy, jakie będą możliwe. No. My już wiemy, jakie są piątki i szóstki, nie? Wiedźma niestety, no jak na nią przyjdzie kolej, to będzie trzeba nią ponadrabiać. To tutaj złodziejaszkiem też. A teraz dzień błazna. Jego tekst ktoś chciał, to mógł sobie przeczytać, ja jego nie czytam. Tylko rozpoczynam rozdział czwarty. Czas powitać ponownie przeklętego zdrajcę błazna. Nie wiemy w ogóle, jaki jest jeszcze rozdział czwarty. Wiedźmy. Zobaczymy, jaki tam będzie. Na razie się cieszymy tym, co mamy, czyli czwórką błazna. Już widzę, że to będzie fajny rozdział. Dołączcie do mnie i obserwujcie w ciszy jego nieuchronną porażkę. Ok, jakie są możliwości? Bam, 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 bam. Puknięcie. Ojej. Na jakiej zasadzie to będzie działało? Zaraz się okaże. Magik. Dodatkowa pierwsza tura. I wybieram po prostu jedną z kart. Reszta odpada. Okej, no to bierzemy te, które się przydadzą, nie? Czyli to. A kociołka to ja tam nie widziałem, dobra, to weźmy. Już wiem, o co chodzi, po prostu mam jedną z trzech kart do wyboru. Jak mi zejdzie cała talia, to po prostu będę mógł walczyć. Dobra, to weźmy gumę zdobnika i rozpocznie walkę. A fajnie, 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 że ja mogę sobie wybrać karty na walkę. Ale niech on zaatakuje nas. Mamy pstryczek. A on nie zaatakuje, tylko zrobi tarczę. Więc ja już wiedziałem, że ten rozdział będzie fajny. Po tym, że mogłem wybrać cały czas deck. I co? I teraz też znowu wybieramy? Nie. Na całą walkę jest jeden. Okej. Mamy pełno psztyczków. Jestem w ogóle pod wrażeniem, że akurat tutaj jest wersja polska. Nie ma tutaj żadnych błędów. Chyba ostatnio był odcinek, to graliśmy na starszej wersji Dice Dungeons. Nie, to nie ostatni, to przedostatni odcinek był na starszej wersji, teraz jest na normalnej. Cały dzień chowam kwiaty i króliki, robiłem kawę, a potem przegrywam zanim zdążymy je wykorzystać. No normalnie, czyli na tej najnowszej, 1.12, tak? Z tą wersją Renewal. Aha, nie, 2.1 to jest. 2.1 to jest wersja Renewal. Okej, okay, dodaj to i co, i znowu będę mógł wybierać? Nie. I to jest na całą grę. Na całą grę wybieram, rozumiem, tak? Zaraz zobaczymy.
Już teraz nie mam takiej talii tkaw, jak przed chwilą była. Dobra. Fajnie, że mamy tyle kart. Chyba... Ile to było? 9 chyba ich jest, nie? Plus. Znaczy nie mam już jakby tej karty rozpoczynającej walki. Rozpoczynającą walkę. Tej karty jakby nie ma. Okej, tymi przytyczkami go atakujemy. Nie ogarnąłem przy pierwszym wyborze, o co chodzi, dlatego wybrałem kartę którąkolwiek, ale jak potem zaczęły mi klątwy wyskakiwać, to już wiedziałem, o co chodzi. Okej. To była tarcza. Tu jest leczenie. I w zasadzie się pokonamy bamem. Ten bam w sumie jest nie do pary, bo nie ma nigdzie dubla. Awans. I klasyczna gra teraz jest. To jest po prostu klasyczna gra. Nie wybierałem kapołów, bo bym nie mógł za bardzo fajnie z nich skorzystać. Czy tych boomów nie wybierałem, żeby się nimi nie zapiechać. Żeby mieć boomy, to trzeba mieć przynajmniej 4, żeby był sens. A teraz w sensu bym nie było. A co możemy wybrać? Porażanie czy trucie? Często szedłem na truciznę, więc pójdźmy dzisiaj na porażanie. Porażanie. Jest znowu niewidzialny pan. Czyli cała gra po prostu będzie na jednej talii. Jak przegramy, no to będziemy wiedzieć już, o co chodzi. Juggling balloon. To się nazywa ten skillek, który zadaje obrażenia i daje większą kostkę, więc to jest świetne. Okej, ulecz się. Zrobimy brzęczek, że wyjdzie z kociołka coś niskiego. A to mi niskie wyszło, więc po prostu zadam trzy obrażenia. Okej, co mu porazi? Kolce jednego. Czyli odpali jednego kolca, a pozostałe dwa po prostu zmniejszy odliczanie. Okej. Okej. Mogę zrobić parzysto. Tylko na dwójkę się opłaca. Chociaż mogę zrobić czwórkę też. A. Jednak to była dwójka. Okej. I 3. Pewnie jakbym kliknął koniec tury, to po prostu by się chyba walka po prostu zaczęłaby się z tymi kartami, które mamy. To była dodatkowa tura. Dodatkowa tura na to wszystko. Potem mieliśmy tą kartę, która zaczyna walkę. No i jeżeli walka się zaczęła, no to tylko mogła być. Jaka? No. Jak już się walka zaczęła, to mogliśmy ją po prostu toczyć. Mogliśmy tą walkę toczyć. To jest słowo, które szukałem. Okej. Tutaj jest takie ulepszenie, to jest 5 obrażeń, więc. A, mamy 4 przytyczki, no dobra. Ja po prostu wybieram z pary karty, która jest najlepsza, nie? Gumo znowik leczy. Tutaj dwa użycia. Każda kostka, a to 3. Tutaj jedne na słodycze wzięliśmy. A tutaj porażenie każdą kostką. Ja bym to wziął. Ja bym to wziął. Idziemy na niewidzialnego pana. Nie sprawdziłem, co jest w skrzynce przed ulepszaniem, ale jeszcze ulepszeń będziemy mieli mnóstwo. I wtedy sobie pokorzystamy z tych opcji. Brzęczyka mamy, czyli możemy zrobić tak i tak. I teraz tak.
odrzuć tą, jeszcze pstryka mi nikt nie naładował. Nie mogę teraz ci młotek zrobić, cię. Invisible Man to był ten, który miał te dwa skille, nie? Znaczy tak, te dwa skille, ale on miał ten, który... Właśnie, on lubił robić niespodzianki. Nie lubił bić, tylko lubił robić niespodzianki. Dla nas niespodzianką jest dubel, jeden zabiera, jednego dubla zabiera i poraża coś. Ale już nie przeżyję następnej tury i dobrze, że mi to przerzuciło. No fajnie. Teraz jak już dubel się pojawił, to mi zniknął. Przez to, że mi ten dubel zniknął, to by nie mógłbym pokonać. Okej. Czyli co zrobi oba? Nie, tym razem zrobi atak. Za 6. A tam to po prostu naładuje. Niestety, ale 7 oczek nie da się odpalić jedną kostką. Dobra, leczenie nie pomoże zbyt wiele, bo tak jest koniec walki. Z piątki mi się coś chciało zrobić, ale... no, nie zobaczyliśmy. Duplikacja. Mamy sieknięcie, pięknie. Czyli po prostu to jest normalna, klasyczna gra. Błaznem. Ten rozdział kart. Normalna gra. Tylko na początku mogłeś sobie wybrać kartę do talii. Możesz je jeszcze usunąć, ale ja nie usunę. Można je jeszcze usunąć. Jakbym tą jedynkę zostawił, to bym tego juggling balona użył, a teraz nie mogę. Tylko ten boom jest trochę niepasujący w ogóle. To jest jedyna karta oprócz kociołka, która nie ma... Nie, jeszcze słodów. Dobra, to więcej jest takich kart, które nie mają dubla. Więc trzeba jakby sobie zorganizować jakąś możliwość dublowania kart. Żeby zdublować akurat te, które nam nie zwracają kostek. I je po prostu odrzucać. W miarę możliwości. Jedneczka, pek. Ulecz się, pek. Aha, i jedno HP straciłem, jedno się uleczyłem. Nice. No dobra, zadam ci te 4 obrażenia. Odrzucimy to, może się uda się pokonać. No jestem w stanie chyba. No jestem w stanie. Odrzucimy jeden ten. A koala w ogóle... Nie, zadał mi to obrażenie, tylko one nie są na następną turę. Okej, czyli P5. Tutaj. A zróbmy booma, będzie sieknięcie. Sieknij go. To cię siekłem, nie możemy zebrać jabłek, bo mamy full HP. Znowu niewidzialny pan, od niego zaczniemy, bo on wiemy, że jest taki łatwy. A na nim to cię HP w ogóle nie traci. Okej. Okay. Jedno HP straciliśmy, tutaj porażenie, tak. Przerzuć tą kostkę, odrzuć te kostki, gdzie karty. Zły pomysł, bo jednak trzeba było najpierw gumozdobnika użyć. Okej. Okay. Będziemy oczywiście korzystać z tego z tych trzech obrażeń na boomie, na bany. Nic z tą kartą zrobić nie mogę teraz. Usuwanie jej nie ma aż takiej konieczności. Aha, zduplikuj 6. Aha, czyli mogę brzęczyka ci użyć. Zróbmy sobie 5 3 obrażenia. Uleczymy się 3. Brzęczyki odpadają, robimy 1 i ją zwiększamy. A i teraz koniec. Raz, leczenie już było, to koniec. I to był koniec walki. To jest koniec walki. Walka skończona, popchnięcie zdobyte. Popchnięcia są jednymi z najlepszych kart. I tak. Użyjmy pierwszego pstryka. Okej.
Dobra, zróbmy dwa obrażenia z tego. Tutaj zduplikuj. Użyj wysokiego napięcia. Ok, zrób trójkę z tego. Tu się wylecz. O, akurat zrobiła się większa kostka. Niech mi da mniejszą. To nie jest mała. Brzęczyki i popchnięcia są możliwe na pstryk. A co będzie dalej, to już nie wiemy. I to już będzie koniec talii. Okej, okay, cokolwiek zrobię, po prostu wyjdzie na to samo, albo nie. Akurat cieknięcia nie mogę użyć. Jakbym mógł tego juggling balona użyć, to by było fajnie, ale niestety nie było. Czyli się okazuje, że trzeba było wtedy się trójką wyleczyć, jedynką użyć tamtej karty i zrobiłbym sieknięcia, to... No tego sieknięcia nie mogę zrobić. I on użył dwie kostki, żeby zdjąć porażenie. Zatruł mnie za dwa AP. Za dwa punkty mnie strył. Zrób tak. I to wygramy na spokojnie. Popchnięcie... Okej. Okay. Aha, no tak, bo czwórka jest jedna, która może cokolwiek zrobić, więc użyjmy Bama. Przytyczki zaraz się odrzuci. I się zrobi ten kociołek. Pyk. Się ulecz. Spoko. Możemy jeszcze duplikację szóstek zrobić. Więc jedynka niby taka nie jest zbyt fajna, ale jak się przewraca, to on od razu na szóstkę. Okej, okay, 6 obrażeń i koniec. Jeszcze mogę się wyleczyć. A zresztą i tak jest level, bo... Co się leczyć? No właśnie, jest levelek. O, skopiuj kartę. 9 obrażeń plus 1 na cios. Za bopy. A bopy to przytyczki, nie? Ja wolę te, kopiowanie kart. Ja wolę kopiowanie kart. To bardziej płazna. Plusuje niż tamto drugie. Even mniejsze od większe. No nie będziemy brać puknięcia. Dobrze, że ja tych puknięć tam nie brałem. Przy wybieraniu, bo puknięcia no jednak nie są aż takie potrzebne. Dobra, bierzemy tego budża. I jedziemy na ciebie i po tobie zbierzemy to jak. Ok. Zduplikuj. Jedną zmniejsz na... Teraz zrób jedynkę. I teraz zrób z tego dwójkę. Teraz porazimy. Zrób jedną kostkę. Zrób drugą kostkę. Możemy zrobić kociołkę raz. Drugi raz. Teraz tak. Oczywiście. Okej, okay, i teraz będę używać wszystkiego po kolei. Oprócz Jenlik Balona. Już nie ma możliwości przerzucenia tej kostki. Tych kostek. Możemy ewentualnie brzęczyka odrzucić. Aha. Użyjemy wszystkiego oprócz tego. Ok. Użyłem wszystkich kostek, więc na brzęczyki by nie starczyło. Jak chciałem to wszystko, jak wszystkie karty do końca użyłem, to nie miałem żadnej zapasowej na brzęczyk. Wtedy co ja odrzuciłem. Ok, no kończymy. Weźmiemy jedno jabłko. Bo mnie tylko na jedno jabłko mi potrzebne. No właśnie. I spadamy stąd. Można ulepszać. Nie widzieliśmy, czy wszystkie ulepszenia widzieliśmy? Czy wszystkie znamy? Chyba tak. Tutaj każda kostka, to nie musimy tego. O, Blowship. Blowship. Jabłko trzeba wziąć, więc krakiem. Musisz, stary, poczekać. 19 minut, dobry czas. Okej, okay. Robimy tak.
to cię porazimy i po prostu zrobimy sobie tarczę. Jeśli będzie szczęście, dokładnie. To było wielkie szczęście, że akurat mu się tam trafiło. Teraz mogę sobie zrobić... tak, zdublujemy czwórki. Może się uda jedynka, właśnie, więc możemy mieć szóstkę. To odrzucamy, popchnięcia robią jedynki. Zrób tak, kociołkiem. Szkoda, że wynalazł jest obok szczyczka. Okej, to porazimy tym. No dobra. Po prostu to odrzucimy. Drugie porażenie. Spadaj. W sumie na sieknięcie mogłem tam to zostawić, ale... No mogłem. A teraz to bym wszystko poużywał i zostałoby sieknięcie. A i tak bym nie użył drugą kostką. Nie mam drugiej kostki, to tak bym tego sieknięcia nie zrobił. Więc te czwórki muszą zostać na te parzyste rzeczy, a te mogą iść sobie gdzie chcą. Raz. Pięknie. I to jest gra, którą mogę toczyć. Akurat jedynki mu nie poraziło. Akurat na jedynkę to teraz mu się trafiło. Dwójkę, czwórkę poraziło, jedynki nie. Tylko mi tarczę zbił. Tylko tarczę. Ok, masz tutaj swoje klucze do zamków. Pytanie, co otworzysz? Chyba koniec swojej walki otworzy. Ok, to zrobimy w ten sposób. Porazimy, odrzucimy. Zrób kopiuj i patrz. 4 i 4 i koniec. Adios. No, to już wyszło idealnie. Kopiujemy oczywiście naszego wynalazcę. Nie ma to jak kopiować kopiowanie kart. I to jednak najlepsze, co może nas uratować. To jest najlepsze, co możemy mieć. Nie? Ok, tutaj zrobimy plus kostkę, czyli zrobimy czwórkę. Popchnięcie to zrobimy trójką. Porażenie. Ok, to mi się kostka zwraca, tu dostajemy nowe kosteczki. I teraz można jedną użyć na leczenie. To zaraz sobie zrobimy... nie wiem co. Aha, czyli to po prostu odrzućmy. Brzęczyki zaraz odrzucimy też, psztyczki też, więc można po prostu bama użyć. Duplikacja. A i w zasadzie już teraz nie muszę używać tych kart, więc one sobie zostaną. Ale nie mogłem ich użyć, nawet jakbym chciał. Jednego Small Spike'a mu poraziło, a no tak, bo to jest ten... Były kicharz jest, że tak powiem. Chociaż wtedy jak kicharz miał te ataki, to nie miałem jeszcze kanału. Znaczy kanał miałem, ale nie grałem w to. Albo nie pamiętam co to było. Wiem po prostu, że kicharz miał kiedyś takie coś. Takie ataki. Teraz ma on te ataki. Okej. Okay. Dobra, zróbmy trójkę tutaj i zdublujemy piątki. Dobra. Jak się uda niższa kostka, to można walczyć dalej, jak nie? No to średnio. Dobra, to ci pobijemy te trzy obrażenia. Jednego z tych psztyczków trzeba ulepszyć, bo one za mało biją, jak na szóstki. Mogę wybić za 5, a nie za 3. To już jest lepsza opcja. Okej, 4 obrażenia jeszcze w nas wejdą. Nie zdziwię się, jak na następnym piętrze będzie znowu ten low fish.
Leczenie użyte. Więcej nie ma, dobra, to koniec. To jest jedyne leczenie, jakie mamy, nie? Więc nie ma co szukać innych leczonek, bo leczonek już tu nie ma. Oprócz tego jednego. Okej, bierz jabłko. Wpadaj do sklepu. Szóstka daje walkę, kostkę, albo plus jedna kostka w tej walce, ale podpalona. Swap the enemy's next target. Zamień przeciwnika na następny target. Nie. O, witaj. Chcesz wiedzieć, dlaczego mój sklep cieszy się takim powodzeniem? Mam bardzo niskie koszty ogólne. Ha, ha, ha. No, ja wezmę oczywiście to. Ten Salaluster. I Salaluster chyba będę chciał ulepszyć. Dokładnie. Jednak nie. Psztyczkę, a Salaluster. Najbardziej od razu mi się trafiło, żeby to użyć, ale parzysta jest jedna. No dobra, chociaż tyle. Użyjmy pstryka i ciebie pstrykamy teraz. Czy mi się da szóstka? No niestety nie. Czy mogę zrobić dubla czwórek, zrobić piątkę i zdublować piątki. Ok, zrobimy w ten sposób. Teraz przewrócimy to na wyższe, bo już nie ma niższych, nie? W razie czego to jeszcze barza możemy użyć. Ja myślałem, że gdzieś jest tu popchnięcie i ja na popchnięcie czekam z tym wynalazłem. No dobra. No to zrobimy jeszcze inaczej. Tu się ulecz. Tu zrób piątkę. Dobra. Zrobimy tak. No ja mam tego pstryka, to chciałem go wykorzystać. Jakoś lepiej. I go tak wykorzystałem. Ok, masz wszystko porażone. Więc możesz użyć dwóch rzeczy. Jedna kostka ci zostaje, nie? Jakbyś miał 6 kostek, to jeszcze mógłbyś zaatakować, a nie możesz. Bo nie chciałeś. Wolisz staty nakładać niż atakować. Nie wiem, co to jest, ale coś, co poraziło. Co to jest? Coś. To było coś. I koniec gry. Koniec gry. Nawet wyszliśmy z niego bez straty tego życia. Bierzemy robobota. Znaczy robota. Robobota. Tak. Iskra. Ta iskra kompletnie nie pasuje do zestawu, ale te wysokie napięcia już owszem. Wysokie napięcia chętnie, tylko ze względu na te wysokie napięcia biorę ten zestaw. Iskrę, a jednak nie chciałbym mieć. Dobra, w tym momencie kończę pierwszą część naszego odcinka. Do zobaczenia za chwilę w drugiej części. Cześć.